Wojewódzki. Figurski. W dobrej formie od rana. Tylko w radiu. No to nie będzie chyba wesoła prawdańka na początek, bo obaj oglądaliśmy ten przykry show, prawda? Tak, znaczy właściwie to cały wieczór wczoraj w telewizji był przykry. To było tak zwane SSS, Super Stocznia Show. Przed chwilą rozpisałem model, jak sobie zrobić Wałęsę w domu. Chcesz posłuchać? No dawaj, to bardzo dobre. Bierzesz 10% ignorancji, 10% żenady, 40% narcyzmu i 40% megalomanii. Dolepiasz wąsy. I za wszystko płacisz w euro, oczywiście. Tak, muszę wam powiedzieć, że po raz pierwszy zdałem sobie sprawę, że tak śmiesznego symbolu narodowego to nie mieliśmy chyba od czasów marszałka. Ja wiesz co, a ja znowu głupi się jakiś czas temu do dziennika wypowiedziałem, już sobie myślę, dobra, odpuszczę, wypowiem się, obronię tego człowieka z wąsami, bo Możesz wycofać teraz. Powiedziałem o nim coś dobrego, ja bardzo proszę, ja się odcinam w tej chwili od tego wszystkiego. Po raz pierwszy widziałem Tomka Lisa, który był zażenowany, a wiem, że gdzieś tam chyba jest fanem Lecha. Ja chciałem wrócić do godzin wcześniejszych, bo powiem, że w trakcie tej debaty stoczniowej widziałem samych Wałęsów, bo oni wszyscy do niego podobni. Pan się pomylił? Nie. Nie, prorok. Źle odpowiedziesz. Nie pomyliłem się, panie redaktorze. Jest taka symbolika gorącego kartofla, którego wyciągamy z ogniska historii i żaden z nas go w ręcach nie utrzyma dłużej niż parę sekund. No tym bardziej, że Wałęsa dosyć kulisty, wyślizguje się raczej z dłoni. Niestety. Po prostu, a mało tego, logika, bełkotliwość wypowiedzi na ja poziomie Radka Majdana. Ja chciałem do Super Stocznia Show, czyli SSS, gdzie naprawdę ale wiesz co, ale nie, jest jeden było, plus. Wiesz, taki, jest taka jeden plus. Michał. Aula nie, i taki mały, nie. Biedny Tusk, Michał, który jest. Naprawdę tym razem próbował politykę nie znaczy, żeby gadać jak w Tok FM. Jest jeden plus. Nie, jeżeli chodzi jest. O okrągły stół, naprawdę nie macie prawa mówić w ten sposób, wy jako byli zomowcy. Słucham. Jest jeden plus. Prałat był prawie trzeźwy. Zauważyłeś? Ale wiesz co, ale to nie był on, bo to była kukła, oni czasem głowę jej ruszali, bo był cały czas na kanstasie taki uśmiechnięty dziwnie. Prałat był w miejscu mu pisanym. Nie, na odwyku! Jasko zdałem ten uśmiech. Taki trochę. Poranny Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Escero. Pamiętasz słowa Piłsudskiego? No. Naród wspaniały, tylko ludzie chujowi. Chciałem ci powiedzieć, że jakbym się nazywał Guzikiewicz, to też bym był. Jezus, ale miał kartkę! Mam tu kartkę! Ta kartka ma tę kartkę! Poranny Wojewódzki, Figurski. Poranny WF w Esce Rock. No i co tam u ciebie, Kuba? Nie, to nie jest taki śmiech. Ja ci zacytuję, jaki ten śmiech. Dawaj. Spróbuj, no. 3, 4. Nie, za spontanicznie, jeszcze raz. Tak duszno, poczekaj, zobacz ja. Powiedz jakiś żart, najgorszy. No teraz nasz gość opowie żenujący żart prowadzącego. Proszę państwa, to był program SMS. Ojej. Po SSS obejrzeliśmy SMS. I nam się zrobiło jeszcze smutniej. Potem był TMS, czyli teraz Mysakielski i TMSM. Ale powiedz A potem był uwielbiam Szymona Majewskiego. Dlaczego tam się trzeba śmiać? TSNN. Dlaczego tam się trzeba śmiać? No bo jak żart, jak gość nie wykazuje żadnych symptomów rozrywkowości, to trzeba zrobić, uwaga, jak? Dzisiaj jest Darek. Poczekaj, dzisiaj u mnie jest Darek Michalczewski. Cześć Darku. Cześć. Oraz pewna uwaga, brzydula. Brzydula, skąd taka nazwa? Dzisiaj, proszę państwa, będziemy dla was weseli przez cały program. Ty w pudelku nie zgadniesz. No bo Herbus i Zanussia. Zaraz, naprawdę. Szymek, nie mogę. A teraz rozmowy w tłoku. And now, ladies and gentlemen, poranny Wojewódzki Figurski. Poranny WF. Ty powiedziałeś, że dzisiaj będzie pogoda. O, Konrad, cześć! Konrad, jak tak fajnie wyglądasz? Nie mogę, ty przestań, bo mnie po prostu już tak boli brzuch od tego śmiania. Nie mogę, no dobra, przegląd prasy zrobimy dla państwa. Dzisiaj teraz zaczynamy od słowa szok, tylko zaczniemy no właśnie, od... a ja mam. No mów.
Szok! Niezwykła przyjaźń w amerykańskim zoo. Nie zgadniesz? No mów. Ja powiem, a ty się przygotuj, dobra? No mów. Szok! Orangutan właścicielem psa! Szok! Naprawdę? Słuchaj, wiesz co, ja nie daję rady się tak dłużej śmiać, bo mi krew od mózgu odchodzi, jak ja to robię. No, krwi mamy mało. Nie będzie, no, a ja mniej mózgu. Słuchaj, musisz trochę ściszać podkład, bo dzisiaj słyszałem takiego dżingla. Tak? Z tym takim, słuchać tylko dżingla, nie nas. Barabam, dobra. Znaczy, muzykę. Okej, nie ma problemu. Słuchaj, no, prawo grawitacji jest bezlitosne, muszę ci powiedzieć. Wiem, szczególnie jak mamy do czynienia z dwoma ciężkimi obiektami w kosmosie. Wiesz, ty o tym wiesz, za każdym razem schodząc z łóżka, kiedy boch, tak, zrzuca się to wszystko. Jak pieluch już mówi, idź do radia. Idź do radia, zarób trochę. Otóż, proszę państwa, sfotografowana o godzinie 20.04. 20.04? Przy pomocy tego teleskopu Hubble'a, tak? Tak, według wzoru F1.2 równa się G, M1.M2 przez... H1, F1, czyli chińska grupa. Otwórz nawias R1.2, zamknąć nawias do kwadratu. To jest słynny wzór Newtona, który oznacza siłę wzajemnego przyciągania między ciałami 1 i 2. No więc ciało 1 i 2 o godzinie 20.04 u prezenterki Skrzynecka Katarzyna. No jest gdzieś na wysokości, powiedziałbym, brody. Zaczyna się finałowy odcinek 9. edycji. No i wszystko wygląda tak dosyć, no powiedziałbym, jędrnie. Tak. O godzinie 21.41. Czyli godzina i 40 prawie minut po. F już nie równa się G, M1, M2, tylko M11, M16. Jezu, to jest obsłówka o dobre półtorej metra. Spokojnie, słuchaj, no jest gdzieś na wysokości, że tak powiem, łona, wiesz? Zbliża się koniec TVN-owskiego show. Pierwsi prowadzący są wyraźnie bliżej Ziemi. Nic dziwnego, zgodnie z prawami nauki są przez nią po prostu przyciągane. Potem, kiedy wygra Dorota Gardias, pierwsi siedzą w pierwszym rzędzie i biją brawo, krzycząc i pojadając tartinki. Jaki jest nasz komentarz w tej sprawie? Słuchaj, posłuchaj, jaki opis. No. Miał dziwny grymas uśmiechu. Oj. Mówił niewyraźnie. Oj. Był złośliwy i mało kontaktowy. Gąs? Nie. Generał Franco miał tylko jedno jądro. Czy tobie coś to nie mówi? No co ty, no? Naprawdę, wiesz, jak patrzę na ciebie, są takie dni, kiedy wydaje mi się, Boże, może rzeczywiście on jest tylko taki jednorodny. One egg only. No więc nowe umiejętności Kevina Aistona, nie wiem, czy pamiętasz takiego strażaka, który kiepsko mówił po polsku. Zrobił na tym karierę w Polsce. Tak bardzo nie szła mu nauka polskiego, że uważaj, nauczył się mówić na migi. Już nie mogę się śmiać. No. Boże, jak oni wytrzymują. Robi to mówić jak kupicha. Hania oddała ubrę. Przepraszam bardzo. Trzeba skończyć SMS. U mnie jest konkurs na najbardziej sztuczny biustrz show biznesu. No. Jest Szulims, Mandaryna, Steczkowska, Ania Ortodoks i oczywiście Dorota Elektrolit. Wygrał Ryszard Kalisz. Tak. Martyna wyrusza na koniec świata. Ale kto jest na czele rankingu? Jest już oczywiście Dorota Elektrolit. Aha, rozumiem. Dobrze. No, dobrze. U mnie tak, w górę, w dół. Szok. W górę, w dół Tomasz Kamel po aferze z udziałem narzeczonej. Geje chwalą Marcinkiewicza, u mnie. Jarosław Jakimowicz, że wpadł do utopii. Tak zwany roztańczony Kazik. No słuchaj, po tym, kiedy on się znalazł w tej dyskotece warszawskiej, przypomnijmy, dla gejów, no dzisiaj reperkusje tego straszne. Co się stało z panią Sylwią? Do tej pory wzorowa mama i żona przepadła jak kamień wodę. Jej mąż i dzieci odchodzą od zmysłów. Artykuł zatytułowany Mamusia nie wróciła z dyskoteki, wyobraź sobie. Tak się kończą spotkania byłego premiera. U mnie przerażające zdjęcie. Minister edukacji Katarzyny Hall z mężem Aleksandrem Hallem i pewne jest jedno, Michale. No. Ich do utopii nigdy nie wpuszczą. To są bal przebierańców dalej. Różne rzeczy mogą się wydarzyć z nadejściem wiosny. Poczekaj, zabił go podmuch wiatru, wyobraź sobie. Naprawdę? Tak, potężne. Moglibyśmy zamówić ten podmuch do nas? Potężne wietrzysko wypchnęło Sylwestra, no to się kompletnie nie ma z czego śmiać. Słuchaj, chciałem ci powiedzieć, że wymyśliłem nowy zwrot frazeologiczny, bo mam tu zdjęcie. Proszę. Jest Benedykt z naszym Jarkiem. Mhm. Nie, to jest chyba Leszek. Tak. A ten, co się dziwnie uśmiecha, to jest który? No, jeden i drugi. Przepraszam. Mam dobry zwrot. Będziemy go używać. Proszę. Szczery jak uśmiech Benedykta. Furiat ze szpadłem przyszedł po telefon. Ja się boję, jak papież się uśmiecha. Wiesz? Ja też się boję, bo tak mi to pachnie. Trochę mi takie czarczki przyszły. Czy Szlezwik Holsztajn już zatankował? Mi trochę pachnie. Ojem już sam luk. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10. Ponieważ zakończyliśmy tym samym przegląd prasy, bardzo cię proszę o takie wspólne, triumfalne... Poczekaj, jeszcze powiem tytuł. No. Przez 8 lat ukrywał się w leśnej chatce. To był przegląd prasy. Już nie mogę, kończmy show.
And now, ladies and gentlemen, poranny wojewódzki figurski. Poranny wojewódzki. Już teraz możesz. Zapowiedz. Tu Polskie Radio SK Rock Maryja. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Ty. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami chrzestnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Aktorko błogosławiona. Panie i panowie, słuchacze Polskiego Radia SK Rock Maryja. W dzisiejszej prelekcji porannej pod psalmem Poranny WF przypomnimy wielkie objawienia oraz postać Magdaleny Foremniak od Aniołów. Małgorzata Foremniak-Jędruszczak, wielka polska stygmatyczka, urodziła się 8 stycznia 67 roku z cudownego poczęcia w Radomiu. Małgorzata Foremniak od Aniołów Maryja jest osobą bardzo uduchowioną, wierzącą w ezoterykę. Ponoć aktorka swoje pierwsze objawienia miała już w dzieciństwie. Pewnego razu późnym wieczorem widziała, jak deszcz utworzył na szybie wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Sąsiedzi, którzy przyszli to zobaczyć, klękali zdziwieni. Miejscowość, w której mieszkała, Radomsko, zmieniła nazwę na Kana Galilejska. Krzak gorejący, który pod jej domem posadziła, gorał codziennie między 17 a 19. Małgorzata Święta Foremniak od Aniołów Maryja od zawsze żyła w innym świecie. Można przeczytać w różnego rodzaju podaniach ludowych. Zdrowa żywność, makrobiotyczne diety i oczyszczające głodówki. Ponoć Foremniak marzyła o stworzeniu centrum poszukiwań ezoterycznych, które miałoby być miejscem świętym, w którym spotykaliby się wszyscy ci, którzy potrzebują odrzucić swoje dotychczasowe życie i zgłębić własną duchowość. W powstaniu Centrum Poszukiwań Ezoterycznych pomóc miał jej Rafał Maserak. Niestety nie pomógł, bo nie rozumiał słowa ezoteryczny. Swojego męża poprzedniego, Małgorzata Święta Foremniak od Aniołów Maryja, budziła męża swego poprzedniego, Waldka. Męża swego poprzedniego. I kazała mu wsiadać w samochód i jechać przed siebie. Męża swego poprzedniego. Jechali tak, aż znów jakaś siła nie kazała jej zatrzymać się gdzieś w środku lasu. Chodzili boso po trawie do rana, aż wracał jej spokój. Za każdym razem, gdy wracała do domu, aureolę zostawiała na klatce schodowej. Aureola pukała do drzwi i mówiła: Gosiu, wpuść mnie, jam twoja aureola jest. Małgorzata Święta Foremniak od Aniołów Maryja to temat przewodni dzisiejszego naszego spotkania z wami, bracia i siostry, w Polskim Radiu SK Rock. Tu Polskie Radio SK Rock Maryja. Zaczynamy sygnał kontrolny. Poranny wojewódzki i figurski. Poranny WF. Ćwiczą już od rana do 10. Rok. To może przypomnijmy w takim razie, żeby nie być gołosłownym. Wolni i znamożni. Ale nie, poczekaj, teraz jesteśmy sobą. A nie, tak, nie a jesteś, ja nie potrafię być sobą. Naprawdę? Dzisiaj przez cały program nie jesteśmy sobą? Polskie Radio Maryja no prawie zawsze dziewica. No to trzeba było mówić tak od razu. No poczekaj sekundę. No. To w takim razie te żenujące tak zwane dżingle i podkłady wyłączam. Poczekaj. Jezus, nie potrafisz? Ładnie grasz, a dlaczego wziąłeś klawesyn dzisiaj? W dzisiejszym radiu, Polskim Radiu SK Rock, przedstawiamy postać świętej Małgorzaty Bernadetty Foremniak od Aniołów Maryi Świętej, czasem dziewicy. Od czasu do czasu dziewicy. Przepraszam, od czasu do czasu, bracie Jakubie. Której to postać dzisiaj, proszę córki państwa... Córki Franciszka z Asyżu z Ludgegardą z Kortony. Zasłużyła sobie na uwagę i modlitwę naszą, albowiem Małgorzata Bernadetta Foremniak od Aniołów Święta Maryja, czasem dziewica, objawień różnorakich doznaje.
ten sposób wykonamy telefon do sklepu miejsca poczęcia Małgorzaty Radomia, do sklepu z dewocjonaliami, żeby zakupić niezbędne elementy, aby w niebo wstąpić. Pozwól bracia, że ja już zacznę wykonywać numer telefonu. Dobrze. Gdybyś mógł w tej chwili jeszcze komunii udzielić świętej wszystkim parafianom. Helmut, chcesz komunię? To tam jest automat do komunii na dole. Ja poproszę komunię lajk. Dietetyczną? No tak, swoją tuszą. Pamiętaj, pamiętaj, że ksiądz jest na mszy. Słucham. Dzień dobry, niech będzie pochwalony. Na wieki wieku. Parafia świętego Jakuba z Warszawy się kłania. Czy to jest sklep z dewocjonaliami w Radomiu? Tak. Kłaniam się serdecznie. Przyjechała do nas stygmatyczka z Portugalii, pani Małgorzata de Forem. Ja bym chciał połączyć z księdzem, bo szukamy bardzo ważnych elementów, takich, które są niezbędne. Ksiądz jest w tej chwili na mszy, ja połączę, bo bardzo prosił o rozmowę. Momencie, proszę poczekać. Dobrze. Halo? Szczęść Boże. Szczęść Boże, niech będzie pochwalone. Droga siostro, sprawy są to dla nas trudne i wyjątkowe bardzo, albowiem z daleka przyjeżdża do nas siostra Kunegunda de Forem. Otóż w tej chwili w naszej parafii świętego Michała, przy parafii świętego Jakuba, tutaj troszeczkę w błąd prowadził brat Jakub, w tej chwili chcielibyśmy jakoś dokonać takiego... Może nie sakramentu, może nie chciałbym tutaj w słowach zbytnio przebierać, natomiast chcielibyśmy takiego umiłowania naszego bratniego dla Kunegundy siostry udzielić. Czy aureolę u was nabyć możemy? Oj nie. Przykro mi bardzo. Nie posiadacie u was w Radomiu aureoli żadnej? Nie. A gdzie powiedzieć? Jeszcze bym proponowała księdzu zadzwonić do naszej kurii przy ulicy Maltowskiego. A to już dzwoniliśmy tam i oni co? Właśnie do was nas odesłali. Im się skończyły już niestety. No tam wydawało mi się, że tam powinno być. Tam się skończyły aureole. A siostro, a czy siostra może ma takie obuwie do chodzenia po wodzie, żeby można było tutaj? Nie ma też tego. Nie. Rozumiemy. Powiem szczerze, że w tym momencie mam niewiele, dlatego że mamy zamkniętą ulicę już pół roku. A co się dzieje tam? Jest remont. No, a to są w związku z tym... Wracają do czasów kazimierzowskich, budują mostki, fosy, bramy. Aj, to ładnie. To no to, tak, i tak, że praktycznie jesteśmy z działalności wyłączone do końca sierpnia. Na naszą modlitwę liczyć możecie w każdej chwili. I zapraszamy do nas serdecznie do Warszawy na spotkania z Małgorzatą de Forem, która cudów dokonywać będzie. Ale proszę mi powiedzieć, gdzie kościół się mieści, bo ja szczerze mówiąc... My jesteśmy z tyłu ulicy Miodowej. Aha. Tutaj tam, gdzie jest takie radio znane, to tam ładnie przy Pałacu Prymasowskim, tam gdzie arcybiskup Bębenek przyjmuje. Rozumiem. Mhm. To na pewno będąc w Warszawie nie omieszkam. Bardzo zapraszamy do nas bardzo gorąco. O wspólną modlitwę prosimy, żeby Lech Kaczyński na drugą kadencję pozostał na wieki wieków. Amen. Prosimy Cię, Panie. Szczęść Boże. Dziękuję, szczęść Boże. Bardzo. Szczęść Boże. Wojewódzki i figurski. Wojewódzki i figurski. Poranny WF. Esce Rock. O niebowstąpienie Edwarda Miszczaka. Modlimy się, Panie, o dobrą oglądalność sezonu nowego Mam Talent. Prosimy Cię, Panie. O to, żeby nadajniki TV4 Szlak trafił. Prosimy Cię, Panie. O to, żeby... Z przymrużeniem oka, bo to musiała komisja zbadać. To wielokrotnie już były takie sensacji i to Kościół się w takich rzeczach bardzo wypowiada, bardzo negatywnie, bo to musi być bardzo długi proces. Ukazanie Matki Bożej to tylko zatwierdzone jest przez Kościół Lourdes, Fatima i La Salette. I to jest wszystko, nawet Medjugorje nie jest podane. To nie jest taka prosta sprawa, to takie nowinki, to ja to widziałem w Nowym Jorku, tam na szybie rzeczywiście była postać Maryi, ale to absolutnie Kościół się w to nie wypowie. No to równie dobrze można było scena świateł, czy iluminacja, czy inne jakieś zrobione chwyty, także to absolutnie nie. Ale indywidualnie można sobie w to wierzyć. O moc i siłę dla stoczniowców prosimy Cię, Panie. O to, by Donalda Tuska szlak wreszcie trafił, prosimy Cię, Panie. O to, żeby jego seplenienie zamieniło się już w taką nieczytelność wypowiedzi, żeby nikt go nie rozumiał, prosimy Cię, Panie. Wojewódzki i figurski. Wojewódzki i figurski. Poranny WF. Esce Rock. W historii Kościoła mamy tego rodzaju jakby doświadczenie, że takie objawienia mogą następować. No nie mówię o takich teraz jego o tym, co teraz jego radio bada, ale to muszą one spełniać konkretne warunki. Po pierwsze, musi to objawienie już ustać, musi być stwierdzone przez specjalną komisję jego rzetelność, jego prawdziwość.
musi jakby upłynąć czas weryfikacji tego objawienia. Owoce tego nie mogą być i polegać tylko i wyłącznie na entuzjazmie czy na jakimś takim spontanicznym zachowaniu tłumów. Więc to jest ostra weryfikacja. Poza tym Kościół zawsze podkreśla, że tego rodzaju objawienia zawsze jakby są tylko i wyłącznie czymś takim zupełnie prywatnym i zupełnie, że wierzący chrześcijanin nie musi nawet się poddawać jakoś swojej wierze. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą błogosławionaś Cię. To Polskie Radio SK Rock, prawie zawsze dziewica od czasu do czasu. Małgorzata... Małgorzata Bernadetta Foremniak od Aniołów Maryja, czasami dziewica, to dzisiaj osoba kluczowa w naszym spotkaniu z Państwem na antenie Polskiego Radia SK Rock. Marię, prawie zawsze Małgorzatę Foremniak, od czasu do czasu Jędruszczak, można zobaczyć... Dziewica zgubiłeś po Przepraszam, zgubiłem dziewica. Rajmund, gdzieś zgubiłem dziewica, poszukaj. Można zobaczyć w dwóch serialach, i teraz albo nigdy, albo na dobre i na złe. Jest zarządzenie, że każda osoba, która miała kontakt z wielką schizmatyczką, z wielką stygmatyczką... Przepraszam. Ja się tak podnieciłem pracą w radiu prawie zawsze Maryja. Poczekaj sekundę. Pogubiłem się już, kim jestem. Nie, jesteś w Polskim Radiu SK Rock. Bardzo proszę, żebyś nie mylił tego. Dobrze. Maksim. Maksim, dzień dobry. Dzień dobry pani, Kuria Warszawska się kłania, moje nazwisko Misiura. Dzień dobry. Czy państwo są producentem filmu Na dobre i na złe? Nie, proszę pana, MTL Maksim. Aha. A czy u państwa był Małgorzata Foremniak, była zatrudniona kiedykolwiek? Nie, proszę pana. Aha, nie. A to, proszę. MTL Maksim, nie Maksim, tylko MTL. Pani, bo mamy tutaj taką sugestię, że wszystkie osoby, które miały kontakt ze schizmatyczką... Ja zresztą połączę z biskupem, bo on pani wszystko wytłumaczy. Księże biskupie. Halo? Halo? Niech będzie pochwalony. Na wieki wieków. Biskup Edmund Maltenka z tej strony. Otóż w tej chwili wraz z Kurią Warszawską podjęliśmy taką misję spowiadania osób mających jakikolwiek wpływ na kształtowanie kultury młodego człowieka w naszym kraju. W tej chwili zarządzenie zostanie wprowadzone już oficjalnie przez Ministerstwo Edukacji oraz Wydział Kultury naszego ministerstwa. Halo, czy pani tam jest? Tak, słucham. Otóż, droga pani, misją naszą jest spowiedź. Ogólnopolska osób mających wpływ na tę kulturę. Państwo jako instytucja, która na co dzień zajmuje się kształtowaniem tej wyobraźni młodego człowieka, jest również objęta naszym programem. To może ksiądz się przygotuje do spowiedzi. Proszę pani może w tej chwili, ksiądz będzie się szykował do spowiedzi, pani może w tej chwili swoje najbardziej takie na bieżące grzechy wyznać księdzu tutaj u nas. Chodzi o to, że każda osoba, która miała kontakt ze stygmatyczką, powinna się wyspowiadać. Ja w tej chwili łączę z ksiądzem, który jest w konfesjonale. Momencik. Ale nie, halo. Halo, Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszona w duchu wyznała swoje grzechy. Proszę. Halo? Proszę rozpocząć spowiedź. W tym. Ale ja nie chcę, przepraszam bardzo, ale... Ale co, nie ma pani tyle czasu, czy... No nie bardzo, ja jestem w tej chwili w pracy. Jako kapłan czynię znak krzyża i zachęcam do ufności w miłosierdzie Boże. Nie, przepraszam, ale mnie taka forma nie bardzo odpowiada. Dobrze, to w ten sposób odrzuca Boga ze swojego serca? Nie, absolutnie nie. No dobrze, proszę pani, to tam przyjedzie do nas posłaniec z tacą, to będzie kosztowało 500 zł. Dziękujemy, Bóg zapłać. And now, ladies and gentlemen, poranny pan prezydent też się wypowiedział o Małgorzacie Foremniak. Już zdążył, już się wypowiedzieć, no to wstańmy. Wolałbym się nie wypowiadać, bo nie mam nic do powiedzenia. No nie wie pan, no przecież nie będę krytykował jakiejś kobiety, no nie wiem. Mówiono mi, że aktorka podobna, ale tego nie wiem. Aktorka to była Irena Eichlerówna, proszę pana. I jest Budzisz Krzyżanowska. Ja się nie zgadzam z czasem, w którym żyjemy i dlatego nie chcę brać udziału w tym. Przepraszam, to był pan Bogusław. Nie, prezydent to był. To był prezydent, tak? No dobrze, powiedział o nich, że nie aktorka, że tylko Budzisz Krzyżanowska. Wyobrażasz sobie, gdyby zasiadła z tobą Budzisz Krzyżanowska, jeżeli ona jeszcze żyje? Między tobą a Agnieszką Chylińską. A co to za różnica? Budzisz Krzyżanowska, ładne nazwisko. Chcę jakoś podeprzeć. Codziennie Budzisz Krzyżanowska. Dzwonisz? Dzwonię. Do tego środka, tak? Tak, dzwonię. Dobrze. Do tego środka. Ja zadzwonię z Centrum Poszukiwań Ezoterycznych w Warszawie. Środek
KZS. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Centrum Poszukiwań Ezoterycznych się kłania Warszawa, moje nazwisko Misiura. Czy to jest ośrodek wodny, tak? Tak. Proszę pani, my tutaj dzwonimy w sprawie naszej schizmatyczki Małgorzaty Foremniak. To jest ta znana aktorka, bo ona znowu miała widzenia tej Matki Boskiej z Dzieciątkiem i dzisiaj będzie u was w ośrodku najście na taflę wody. Ona będzie tam szła w kierunku Nieporętu i chodzi o zabezpieczenie tam jakichś ratownikami. Ja połączę z naszym tutaj szefem. Przepraszam bardzo, ja jestem prywatną osobą, proszę dzwonić do WOPR-u. Witam serdecznie, proszę pana. Halo, halo, tak, halo, chwila, proszę pana, proszę mnie wysłuchać. Ale proszę tak nienerwowo, proszę pani. No bo nie dał ten pan sobie przerwać. Z WOPR Martenka Edmund, dzień dobry. Przepraszam pana bardzo. Z WOPR-em Legionowo my rozmawialiśmy już z WOPR-em Legionowo. To proszę, tylko WOPR jest kompetentny do takich spraw. Ja jestem osobą prywatną, jestem żoną kierownika, więc nic dobrze, panu nie poradzę. Dziękuję. Ale wodostąpienie ma nastąpić właśnie w ośrodku sportów wodnych AZS Zegrze, bo szlak wiedzie do Nieporętu. Natomiast to proszę z kierownikiem, podam panu numer telefonu. Ale czy w sprawie chodzenia po wodzie też do kierownika? Nie wiem, proszę pana... Naprawdę, proszę mi, proszę z takimi pani, tematami do mnie nie chodzi o to, nie żeby ludzie z kołem ratunkowym stanęli, proszę pani. Żebyśmy utworzyli taki, wie pani... A co ja panu poradzę, jak ja nie mam koła ratunkowego? Proszę, przepraszam bardzo. Osób wierzących, no jest pani osobą wierzącą. Przepraszam bardzo. Polka, prawda? Proszę ze mną na te tematy nie rozmawiać, proszę przyjść do mnie, wtedy porozmawiam na temat o wierzeniu, o wierze i ale tak dalej. Nie rozsierdzać się. A nie teraz, proszę bardzo, przez telefon pan ze mną o wierze. Dziękuję bardzo, dziękuję. Spotkania z panią Małgorzatą są swego rodzaju nawróceniem. Halo. Ten telefon do przyjaciela nam nie wyszedł, bracie Hubercie. No niestety, bracie Jakubie. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. Poranny WF. W SROK. Piękny mój znak, i nie narzekaj, do Maryi, z nami uda się. Trzeba będzie świętą butlę z tlenem coś przygotować. Wyobraź sobie, że o naszej dzisiejszej bohaterce Magdalenie Bernadecie Foremniak od Aniołów od czasu dziewicy, do czasu, czasy, od czasu do czasu wypowiada się Mirosław Hermaszewski. No co ty? Posłuchaj, on też w gwiazdach był. Naprawdę, no on był wyżej niż ona, bo ona wiesz, na Kilimandżaro teraz idzie. On chce być bliżej pana. Najbliżej pana jak tylko można był, pan Mirosław. No od tego drugiego zawsze, to jest bardzo piękna kobieta. Bardzo dostojna przy tym, wie pan, z twarzy emanuje coś takiego bardzo dobrego, co się przekłada później na jej rolę. One są takie bardzo przekonywujące. No i przede wszystkim aktorka, która nie pokazuje, że jest aktorką. To samo, że tak powiem, wypływa, kto widział jedną przynajmniej rolę, to już na pewno będzie jej fanem. To nie przez przypadek. Małgorzata Foremniak gwiazdą się staje i symbolem tego, co najpiękniejsze w kobiecie. Wiesz, że... podobieństwa Bożego. Od początku audycji... Nie mogę gadać. Od początku audycji mam ochotę powiedzieć dwa słowa. I chciałbym, żebyś mi wtórował. Proszę. Moja wina. Moja wina. Moja wina. Moja jeszcze większa od twojej ta wina. Moja wina jest jeszcze większa, dlatego wina moja. Moja wina ma 4 litry pojemności klimatyzacji i wtrysk oraz siedzenia skórzane. Twoja? Poranny wojewódzki i figurski. Ćwiczą już od rana do 10:00 w SC Rock. Święta Małgorzata, męczennica, pochodzi z początku 4 wieku. Jest tutaj patronką również naszej parafii. Ona żyła w czasach właśnie prześladowań, tych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Za wiarę oddała śmierć, oddała życie właśnie w imieniu Chrystusa. Pochodziła ona z Antiochii Pizydyjskiej. O tym imieniu świętym to jest aż 11 świętych, 13 błogosławionych. Jej kult rozpowszechnił się, kiedy to krzyżowcy widzieli, że w tamtym terenie Ziemi Świętej jest bardzo rozpowszechniony i oni to przynieśli do Polski. I ona zalicza się do wspomożycielek, do 14 wspomożycieli, do których pomocy uciekał się lud w szczególnych potrzebach. W Polskim Radiu SK Rock
Dziś gościmy Małgorzatę Bernadettę Foremniak. Dokładnie. Prawie od zawsze. Aniołów Marii Dziewice prawie zawsze. Aktorka swe pierwsze objawienie miała już w dzieciństwie. W dzieciństwie pewnego dnia, późnym wieczorem, widziała, jak święty deszcz utworzył na świętej, czystej szybie wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem. I sąsiedzi, którzy przyszli to zobaczyć, wydumane nasze dywagacje, to fakty są niezbite. Klękali ze zdziwienia, a domofon nagle zaczął się modlić. Małgorzata Foremniak jako aktorka wybitna podróżuje po całym kraju, załatwiając i odwiedzając różnego rodzaju miejsca święte. Pod pozorem programu Mam Talent będzie uprawiała pielgrzymkę świętą z relikwią pierwszego objawienia. I właśnie te relikwie wmontujemy do miejsca jej spoczynku. Dzień dobry, Hotel Hafner, Jakub Stanisław, czy mogę? Dzień dobry, Warszawa się kłania Centrum Poszukiwań Ezoterycznych. Czy my możemy z działem technicznym prosić, bo mamy jakieś kłopoty, bo już dzwoniliśmy parę minut wcześniej. W sprawie... Tam chodzi o pewną sprawę techniczną, to ten pan będzie wiedział, jakby nas pan połączył. W sprawie tego okna objawień. To moment, to niech nas pan połączy. Ja połączę z tobą. Mam przyjeść. Tomek? Dzień dobry, czy to jest dział techniczny? Tak. Z recepcji nas połączyli Centrum Poszukiwań Ezoterycznych. Proszę pana, bo będzie mieszkała za 4 dni pani Małgorzata Foremniak i chodzi o tą relikwię pierwszego objawienia. Ja połączę tutaj z księdzem Twardowskim, on panu wszystko wyjaśni. Momencie. Halo, dzień dobry, niech będzie pochwalony. Halo? Tak, halo. Hotel Hafner, rozumiem. Tak. Niech będzie pochwalony jeszcze raz. Z kim mam przyjemność w tej chwili? To pan Tomek. Pan Tomek. Tak. Panie Tomku, jedna z sióstr naszych, Małgorzata Foremniak, aktorka znana w kraju całym i nie tylko, w dniach najbliższych przebywać będzie w hotelu waszym. To będzie dokładnie w dniach 21-24 maja. Halo? Tak. Ponieważ te objawienia na tyle cudowne, których doznała Małgorzata Foremniak, ukazujący się na szybie wizerunek Matki Boskiej, skłonił ją do, za naszą namową zresztą, naszej parafii, do podróżowania z oknem, gdziekolwiek się znajdzie w kraju naszym, ponieważ no, cud to wielki i wspaniały. Chcielibyśmy, aby każdy, kto przebywa w okolicach Małgorzaty, mógł obejrzeć naocznie, sprawdzić cud wielki, który stał się. Z tej oto okazji przyjeżdża wraz z oknem, które chcielibyśmy zainstalować gdzieś w pokoju jej. To zdaje się będzie pokój numer 46, suita osobowa 3. Czy państwo mogą nam zapewnić bezpieczeństwo tej relikwii? Bo my z dyrekcją rozmawialiśmy i właśnie dział techniczny miał zapewnić umiejscowienie tej relikwii pierwszego objawienia w pokoju pani Małgorzaty. Sądzę, że tak, że to wtedy nie ze mną, tylko z moim kierownikiem, czyli z panem Andrzejem Kamińskim trzeba rozmawiać. A może pan z panem Kamińskim nas połączyć w tej chwili? Nie, trzeba jeszcze raz przez recepcję poprosić 862. To znaczy, wie pan co, no, wymagania nie są zbyt wielkie, bo chodzi po prostu o staranne i akuratne ułożenie tejże szyby w pokoju. Bo ta szyba jest z nami tutaj, zaraz ją wniesie może. Chcielibyśmy mieć pewność, że pracownicy, którzy dostąpią zaszczytu ustawiania relikwii, będą osobami bierzmowanymi. No to sądzę, że z tym to nie będzie problemu. Nie będzie problemu. A pan jest osobą wierzącą? No, raczej tak. Panie Tomaszu, czy pan sakrament Boży przyjmuje regularnie? Wolałbym nie odpowiadać na to pytanie, ale w sprawach... Znaczy się bywają problemy, ale nic co ludzkie nie jest nam obce. My ludzie Kościoła rozumiemy również i to, że wy ludzie pracy nie zawsze macie czas na to poświęcenie się Bogu i wierze, ale rozumiem, że pracownicy wasze są jakby no, tutaj praktykujący. To znaczy powiem tak, to jest Tak, ale... To jest prywatna sprawa każdej osoby, tak? Ale nie macie pracowników narodowości żydowskiej na przykład. Czarnoskórych jakiś. Nie. To dobrze. W sprawie tej szyby jeszcze raz proszę zadzwonić do recepcji, poprosić z panem Andrzejem Kamińskim z numerem 862. Dobrze. W imię Ojca, Syna i Okna Świętego dziękujemy panie Tomku. Proszę. Wystawiamy ją w tej chwili w naszej parafii Michała i Jakuba. Prosimy o przestawienie się trochę do nawy. Ja w tym wszystkim dopatruję się ogromnego głodu takiego na coś duchowego, na jakąś sferę duchową, bo ten materializm, o którym marzyliśmy wiele lat temu, myśleliśmy, że jak będą pomarańczy, szynka, w sklepie będziemy szczęśliwi, okazało się, że tak nie jest i człowiek
prawidłowa reakcja następuje, że szukamy jakiegoś ducha. No trudno mi to jakoś tam osądzać, nie? Ja po prostu jestem bardzo sceptyczny, jeżeli chodzi o takie rzeczy. Wolę widzieć działanie Pana Boga w faktach życia bardziej niż w jakichś mistycznych doświadczeniach. Ja wróciłem do kościoła, bo zobaczyłem, że nikt bardziej na ziemi i w życiu nie stoi jak właśnie chrześcijanie. No i to mnie bardzo jakoś pociągnęło. Natomiast... Czemu przerwałeś panu Licy? Nie przerwałem, bracia i siostry. To był Lica, rockman wielki, znany, objawiony. No w tej chwili pewien brat we wspólnej sprawie Małgorzaty Bernadety Foremniak. Od aniołów Maryi. Przypomnijmy, czasami że dziewicę. Dzisiaj mówimy o widzeniach, o objawieniach. Pierwsze objawienie miało miejsce w latach dziecięcych, kiedy wizerunek Matki Boskiej z dzieciątkiem z szyby, która niestety rozbiła się przed chwilą, widziała. Wyprawa prosto w chmury, tam gdzie bliżej Pana Boga być można, to wyprawa, którą odbędzie już wkrótce Małgorzata Bernadetta. Razem z siostrą Bernadettą Martyną Wojciechowską od aniołów. Maryję, czasami dziewicę również. Z kościołu koreańskiego Subaru. Jednak nie te sprawy w tej chwili zajmują głowy nasze, albowiem mamy dosyć poważną sprawę, która księga wyjścia jest objawieniem, gdzieś jakby aktem boskości w postaci deptamu jesionolistnego. Albo tej włóczni świętego Maurycego, która dotknęła Waldka Dzikiego, męża jejowego. Dobrze, dzwońmy na straż, bo tylko anioł archanioł z sikawką może poradzić. Pozwolisz, że się odetnę? Odetnij się, bracie Michale, gdyż dyndasz już drugą dobę. Komenda straży, słucham. Dzień dobry, pani Telewizja Polsat, ochrona się kłania. Dzień dobry, witam. Mamy takie pytanie, bo tutaj była u nas pani Małgosia Foremniak, ta aktorka. Tak. I proszę pani, od wczoraj mamy taki problem. Ja połączę z szefem, bo nie możemy tego ugasić. Jakbyście, bo tutaj mamy gorejącą tutaj roślinę. Halo, dzień dobry pani. Halo. Słucham. Martenka Edward z tej strony. Witam panią, jestem szefem straży Telewizji Polsat tutaj. Bo problem mamy... Na Ostrobramski. Może byście nam pomogli ustalić, bo wiem, że wy dochodzenia też robicie. Za każdym razem, jak przychodzi do nas ta aktorka Małgorzata Foremniak, bo ona tutaj męża kiedyś miała, a teraz jeszcze w tych serialach gra. Za każdym razem podpalony krzak, taki gorejący pod wejściem do Polsatu. Można to jakoś ugasić, po pierwsze, po drugie ustalić, kto to tak naprawdę robi? Proszę pana, ja przełączę do stanowiska, oni zadecydują, dobrze? Bo my do krzaków was wzywać chyba nie będziemy, co? Czy to można gaśnicą chemiczną, czy to wodą lać? Bo przełączę pana do stanowiska. Przełączam. Dobrze, dobrze, dziękujemy. Przełączam, dobrze. I powiedz, że się jak szłap, to Wisła rozstąpiła, tak dziwnie i wylało trochę. Straż pożarna. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Przełączyli nas do pana w sprawie, czy można gasić krzew gorejący gaśnicą, czy to lepiej wodą lać? Jaki krzew gorejący? To już łączę z szefem, już szefem ochrony. Za każdym razem, jak mówiłem, już przychodzi ta aktorka Foremniak do nas, zapala się, bo u nas rosną, proszę pana, tuje takie pod wejściem do Polsatu. Co przechodzi, to się palą. Goreją w sensie. No i? No to pytamy, jak ugasić, żeby to wszystko było z tymi przepisami PEPOŻ zgodne, bo tak, jedni nie pozwalają się... Bo tutaj ludzie się, sąsiedzi przyszli, klęczą, wie pan, i jest kłopot taki, że ona ma... Czy my to na własną rękę, czy was wzywać mamy, jak to się robi? Jeżeli się pali, proszę nas wezwać. Nie, ale słuchajcie, no to przecież nie płonie budynek, tylko krzaki się palą. Jak krzaki się palą, proszę pana, to jest straż pożarna przyjeżdża i gasi. Ale to my swoimi środkami weźmiemy tego szczygła Mariusza, to tam się go po prostu, on pójdzie później i ugasi. Siedzą, tu śpiewają, wie pan, z gitarami, przychodzą, robią takie, wie pan, happeningi. Życzę panu miłego dnia, do widzenia. Nie wiadomo co było, do widzenia panu, no. To weź no, to grillujemy! Rajmund, daj kiełbaski! Pan z tobą błogosławionaś ty jest Ja się odcinam od całej dzisiejszej audycji. O to, żeby matki nasze nie słuchały dzisiejszej audycji. O to, żeby Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała pokój w sercu i przebaczenie w prosimy sercu. Prosimy cię, panie. O to, aby nasz dyrektor Leszek Kozioł miał litość w sercu i miłosierdzie Boże i nie karał nas za audycję dzisiejszą. O przedłużenie kontraktu z jeszcze bardziej lukratywnymi środkami finansowymi. Prosimy cię, panie. O to, aby Lech Wałęsa przestał wreszcie do Libertasu chodzić. Prosimy cię, panie. Oby Lech Wałęsa wreszcie w domu został i Danuty dosiadł. Prosimy cię, panie. I o drugą kadencję prezydenta.
prezydentury Lecha Kaczyńskiego ponownie, prosimy cię. I żeby córka Figurskiego coraz bardziej do ojca podobna była, bo na razie do mnie ją ciągnie. I żeby staruszek z Wydmuszek wreszcie córkę począł jakąś, Jakub Wojewódzki, anioł nie, pański. No miałeś prosić o rzeczy realne. Dziewica, no tak, tak, faktycznie. W tym oto duchu chrześcijańskim dziękujemy wam, bracia i siostry, za dzisiejszą audycję. Zostańcie w pokoju, a jak wam się w pokoju znudzi, to idźcie do kuchni. Małgorzata, ona wszystko zrozumie. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wszystkimi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Maryjo, amen. Wojewódzki i Figurski. Wojewódzki i Figurski. Poranny WF. W Esce Rock.